Ruszyło głosowanie do 9. edycji budżetu obywatelskiego miasta Opola. W tym roku mieszkańcy i mieszkanki mogą głosować od 20 września do 6 października, także jest trochę czasu. Głosować może każdy, niezależnie od wieku, zameldowania bądź braku tego zameldowania w Opolu. Mogą głosować cudzoziemcy, którzy przebywają, mieszkają w naszym mieście. Do budżetu obywatelskiego, do tej 9. edycji wpłynęło 99 projektów. Ostatecznie po ocenie i formalnej, i merytorycznej na liście do głosowania mamy 75 pomysłów mieszkanek i mieszkańców, z czego zdecydowana większość to projekty dzielnicowe, 52 i ogólnomiejskie, 23. W puli, w portfelu mamy 6 700 000 zł, 1 300 000 na projekty ogólnomiejskie i 5 400 000 zł na projekty dzielnicowe. Głosujemy przez platformę internetową, czyli tak jak w poprzednich edycjach. Wszelkie opisy, szczegóły dotyczące głosowania również na tej platformie bo.opole.pl. Mamy też do dyspozycji punkty wsparcia w głosowaniu, takiego technicznego wsparcia. Te punkty będą mieściły się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 i w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior, ulica Krakowska 32, więc jeżeli ktoś potrzebowałby jakiegoś wsparcia, podpowiedzi takiej technicznej, organizacyjnej, jak najbardziej można się też do nas zgłosić.